Witam. Tym razem krótki rzut oka na szeferowskiego Imperiala numer 5. To pozłacany model, cały metalowy, dość pokaźna waga. Potem go zważę, to będzie można zobaczyć, ale tutaj widać, że pióro, które ma już 20-30 lat, trudno mi określić, z lat 70. prawdopodobnie, jest w bardzo dobrym stanie. Tutaj takie bolce, na których trzyma się skówka, no i słynna stalówka inlaid szeferowska, oczywiście złota. Akurat w tym modelu bardzo ładnie się prezentuje, chociaż ja nie jestem akurat zwolennikiem tej stalówki. Mały otworek odpowietrzający w momencie, w którym system touchdown jest opuszczany w dół, teraz w pozycji startowej, i nawet przy naciśnięciu w dół powietrze uchodzi i zasysany jest atrament. Potem tylko krótkie dokręcenie i pióro gotowe do pisania. Nawet bez założonej skówki, moim zdaniem, jest to pióro, które można pisać również bez tej skówki. No, również można pisać z założoną skówką. Ja nie odczuwam specjalnego obciążenia pióra przy założonej skówce, także obydwa rozwiązania są tutaj dobre. A teraz wielkość. W środku snorkel, a po prawej stronie na górze Parker 51, jak widać, to właściwie ta sama wielkość, niecałe 14 cm ze skówką, a bez skówki 12. Poważmy te pióra, 18 gramów snorkel, no tutaj 25, bo metal. A 51 parkerowska też poniżej 20 gramów. No i rzut oka na krótką próbkę pisma. To F-ka, zupełnie przyzwoita grubość. Stare reklamy zachwalały ten system. Ja jestem pod jego wielkim wrażeniem. Mimo wielu lat dalej sprawny i ciekawie działający. Także to pióro nie straciło nic na swoich walorach. Można śmiało je polecić do dzisiejszego codziennego użytku. Dziękuję za uwagę.